my się z Ryśkiem zderzymy, a ty nam dasz karnego. Chodzi w grę, czy nie, panie sędzio? To jest korupcja, proszę pana. Korupcja, no, korupcja. To nie jest korupcja, to jest przysługa. Piątkowe popołudnie hala przystartowej była areną zmagań corocznej rywalizacji mistrzostw grupy Rekord. Startując przed 5 laty, mówiliśmy o tym, że rodzi się nowa świecka tradycja. Kto by przypuszczał wówczas, że przetrwa już 5 lat? Zatem mały jubileusz. Z kamerą Rekord TV przyglądaliśmy się rywalizacji futsalowej Bielskiej Centrali Rekordu, systemy informatyczne, pracowników Centrum Sportu Rekord, trenerom i nauczycielom Szkoły Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord oraz połączonym siłą krakowskiego i szczecińskiego oddziału Rekordu SI. Dariusz Spisak, pomysłodawca, inicjator całego przedsięwzięcia, czyli mistrzostw grupy Rekord. Przypuszczałeś tych 5 lat temu wstecz, że tak się rozwinie ta idea? No tak szczerze powiem, że myślałem, że to będzie jakiś taki długotrwały cykl. Dociągliśmy do tego 5. turnieju, myślę, że to dalej tak poleci. Humory jak zwykle dopisują, zabawa przednia. No humory dopisują, zwłaszcza żeśmy teraz przegrali ze ZI. A nie pytam o stronę sportową. Ale myślę, że jeszcze mamy szansę, 2 mecze. W tym roku trochę było ciężko, bo paru zawodników wyjechało niestety na mecz do Pniew. Także pozbyliśmy się przez to Andrzeja Szłapy i Bartka Nawrata. Jesteśmy osłabieni. Wzięliśmy Marka Skrzypka, no ale to nie był ten transfer, co zawsze. Żal, że niestety ekipa Rekord TV zawiodła oczekiwania sztabu szkoleniowego. No szkoda, że tak się stało. Jakub Korba, filar zespołu szkoleniowców Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ubiegłoroczny król strzelców, jak dobrze pamiętam. Dokładnie, zgadza się. Tak się złożyło, że w tamtym roku... W tamtym roku nie był król strzelców, był MVP. Czyli jeszcze bardziej wartościowa nagroda. Przyjmijmy, że tak. A tym razem celujesz w tytuł króla strzelców, rozumiem, po hat-tricku w meczu z krakowsko-szczecińskim Rekordem. Tak naprawdę celuję tylko w dobrą zabawę. A ta jest gwarantowana podobno. Mam nadzieję, że tak będzie. Jaką lokatę planują zająć w tym turnieju szkoleniowcy? Oczywiście pierwszą. Chodzą słuchy, Wojtku, że drużyna szczecińska po ubiegłorocznym zwycięstwie mistrzostwa grupy Rekord została, kolokwialnie mówiąc, rozkupiona. No, można tak powiedzieć, ale tak naprawdę trochę nie udało nam się zebrać ludzi w tym roku. Celowaliśmy w pracowników firm bądź urzędów, którzy są klientami bądź to na Ratusz, bądź też na Rekord RP. Ale niestety zdziesiątkowały nas kontuzje, służbowe sprawy. Jestem sam, no ale ktoś nas musiał reprezentować, więc ja jestem zawsze do dyspozycji. Piotr Szymura, lidera Beskidzkiej Ligi Biznesu, ale tutaj Piotrek najwyraźniej w wewnątrzfirmowym turnieju trudniej, bo tylko może aż drugie miejsce. Czy trudniej? No myślę, że tak. No, w końcu drużyna SMS-u złożona jest z trenerów. Część z nich to aktywni wciąż ligowo zawodnicy. U nas chyba tylko Szymek Greń pogrywa gdzieś w A-klasie, a reszta już na zasłużonej piłkarskiej emeryturze, stąd troszkę nam w meczu z SMS-em brakowało szybkości i sił. No, nie byliśmy w stanie im w sumie tak realnie zagrozić. Sama inicjatywa fajna, też piąta taka impreza organizowana, no wziął to na siebie Darek Spisak. No tak, wiadomo, Darek jest osobą taką bardzo pozytywnie kojarzoną w klubie, która ma wiele funkcji.
I jedną z elementów, który na siebie wziął, to także ten turniej. No super sprawa, bo grupa rekord jest duża i ten turniej, nie zawsze umiemy to pokazać, bo wiadomo, że każdy na co dzień skupia się w tej działce, w której dziś przebywa, a to pokazuje, że grupa rekord to wiele różnych podmiotów, które także wspólnie mogą się bawić. She said, but I can't work in fast food all my life.